Zacznijmy może od tego, że jeżeli możesz pozwolić sobie na boty Cifa, no to możesz wyłączyć ten filmik, bo go nie potrzebujesz. Ale jeżeli nie możesz sobie na niego pozwolić, to oglądaj dalej po to, by mieć zawsze pełno mocy i żeby móc jeść zdrowo zawsze w każdych warunkach. Dzisiaj zrobimy sobie omlet owsiany i to, co potrzebujemy, to zwykły shaker. I to właśnie specjalnie wziąłem go dlatego, że jeżeli nie masz na przykład blendera albo wyjechałeś gdzieś. Ja właśnie używałem tego shakera w momencie, kiedy wyjeżdżałem gdzieś na przygotowania do Tajlandii albo do Miami. No i wiecie, nie było po prostu blendera. Tak więc wtedy miałem po prostu zwykły, najzwyklejszy shaker, dzięki któremu mogłem przygotować właśnie ten omlet jajeczny. I tak właśnie, taki sposób właśnie dzisiaj Wam pokażę. Tak więc zwykły, najzwyklejszy shaker do odżywek. Potrzebujemy olej. Ja biorę kokosowy, ale jeżeli na przykład nie stać się na ten kokosowy, on jest za drogi, no to możesz użyć jakiegokolwiek innego służącego do smażenia. Kolejna rzecz to banan i najlepiej, żeby miał już trochę takich ciapek i nawet jak już jest taki źle wyglądający. Wiecie, ja takiego na przykład nie lubię, od razu bym go najchętniej wyrzucił, to go właśnie nie wyrzucam, tylko używam go do stworzenia koktajli albo właśnie takiego omleta, z racji tego, że ma o wiele więcej cukru, jest mega słodki, a dzięki temu, że właśnie jest mega słodki, to nie będziemy potrzebować później w ogóle go dosładzać. Kolejna porcja jajek, 3 jajka. Następnie płatki owsiane, 8 łyżek, to wyjdzie tak 80-90 gramów mniej więcej, kakao i garść orzechów. I teraz bez spiny, w zależności jakie orzechy masz pod łapą, takie sobie weź. Ja akurat mam tutaj garść migdałów i uwaga, dwa orzechy brazylijskie. I ponownie, jeżeli stać cię na to, żeby te orzechy brazylijskie mieć, bo to przecież różnie bywa, może jesteś studenciakiem, może jesteś chłopakiem chodzącym do liceum, no i wiadomo, że to są rzeczy droższe, no to spoko, weź jakiekolwiek orzechy posiadasz, ale brazylijskie warto zjeść codziennie chociaż dwa, z racji tego, że są mega fajnym superfoodem, mają taką wielką ilość selenu w sobie, że wyobraźcie sobie, że takie dwa orzechy brazylijskie dostarczają nam tyle selenu, że nie potrzebujemy jej żadnych tabletek, niczego. Także jeżeli jesz na przykład tabletki zawierające selen, to nie wiem, po co to robisz. Bez sensu. Dobra, przechodzimy do działania. Bierzemy shaker. Wbijamy trzy jajka. Najlepiej jajka z wiochy. Bierzemy talerzyk. Banana. Końcówki zawsze out. Widelec. I rozdziawdziujemy banana, tak żeby był jak najbardziej zmielony. Gdybyśmy mieli blender, to oczywiście możemy to wszystko zrobić w blenderze. Ale właśnie pokazuję Wam taką alternatywę. Jak na przykład wyjedziecie gdziekolwiek, nie macie żadnego sprzętu, no to wtedy wiecie, co macie robić. Jak jest taka ciapka, to wrzucamy ją do shakera. Mieszamy. Widelec możemy zostawić w środku, bo jeszcze trochę pomieszamy tutaj. Bierzemy płatki owsiane. 8 łyżek. I widzisz, ja biorę 8 łyżek płatków, 3 jajka i tak dalej, bo to jest porcja dla mnie. Ale ty dostosuj to pod siebie. Jeżeli chcesz, możesz wykonać dokładnie wszystko tak samo jak ja. Jeżeli na przykład słucha mnie jakaś dziewczyna, która ma 55 kilo, no to wiadomo, że ta porcja będzie dla niej za duża, no to wtedy wiadomo, trzeba to wziąć pod siebie. Wtedy wziąłbym na przykład 2 jajka i 50 gramów płatków owsianych. Albo na przykład jesteś zawodnikiem, który robi teraz wagę. No to akurat już jest obszerny temat i wtedy akurat odsyłam do mojej książki Stań się fajterem, bo jest tutaj cały rozdział na temat właśnie cięcia wagi. I no, ten filmik by na to nie wystarczył. Trzeba do tego właśnie książki, tam sobie zanurzyć się w cały ten rozdział i po przeczytaniu tego rozdziału wszystkiego się dowiesz. Dobra, jedziemy dalej. Kakao. Jedna taka solidna łyżeczka. Możemy wymieszać. Podczas mieszania możecie tak troszeczkę poubijać te jajka, jakbyście chcieli zrobić jakieś ciasto. Czyli tak dynamicznie potrzepać. Trzepać pewnie umiecie, tak więc nie będzie z tym problemu. I na sam koniec deska, nożyk i tniemy orzech.
Znowu mieszamy i mógłbym już wcześniej rozgrzebać patelnię, ale specjalnie tego nie zrobiłem z racji tego, że chciałbym, żeby tutaj ta masa trochę sobie poleżała. Generalnie jak macie czas, ja pokazuję taką wersję, kiedy no nie ma czasu, wstajesz rano i wiadomo, trzeba pędzić, żeby zdążyć do szkoły, do pracy, gdziekolwiek, ale jeżeli macie czas, to możecie sobie zrobić tą masę tak godzinkę, 2 godziny nawet wcześniej, odstawić ją i wtedy te płatki owsiane zostaną nasączone przez te nasze jaja i banany. Dobra, rozgrzewamy patelnię, tak pół łyżki stołowej oleju kokosowego. Dobra, patelnia rozgrzewała się jakieś 5 minut. Pamiętajcie o tym, żeby nie doprowadzić do dymienia tutaj czasem, tak? Bo jak olej zaczyna dymić, no to jest niedobrze, bo wydziela dla nas nie za ciekawe związki. No i teraz, kiedy już ta patelnia jest rozgrzana, jeszcze raz sobie tutaj przemieszam. Dlaczego w ogóle shaker? Bo możecie tak naprawdę zakręcić go i po prostu znów nim całym potrzepać i wtedy też fajnie się tutaj to wszystko wymiesza, aczkolwiek dzisiaj ja użyłem tego właśnie widelca do tego, by tutaj to wszystko ładnie tutaj wymieszać. I wylewamy, rozprowadzam całą naszą tutaj masę równo po patelni. Koniecznie przykrywamy, bo jak tego nie zrobimy, to spoli nam się od spodu, a od góry będzie jeszcze trochę taki galaretowaty. Także przykrywamy i wtedy będzie fajnie stęgnięty od góry. I w momencie właśnie, kiedy już zauważymy, że ta góra jest taka sztywna, wtedy będziemy mogli go przerzucić na drugą stronę. Już pomału widać, że omlet zaczyna być gotowy. Ta góra już nie jest taka płynna, jak dotknę paluchem, to po prostu czuję na paluchu, że paluchy nie są mokre. I najlepszym sposobem na przerzucenie tego omleta będzie nie tak jak naleśniczki, tutaj podrzut albo łopatką, bo po prostu jest on za ciężki i się złamie, dlatego najlepiej będzie wziąć talerz, sunąć go tutaj na talerz. Hop. I teraz takim zręcznym ruchem po prostu przerzucić go na tą stronę, która jest jeszcze nie do końca zrobiona. I już teraz przykrywać go nie musimy. Tutaj ładnie się robi. Myślę, że jeszcze jakieś dosłownie teraz 2-3 minuty i będzie gotowy. No i omlet gotowy. Wrzucam go na talerz. Teraz w zależności jak wygląda Twój harmonogram dnia. Może to być Twoje śniadanie w domu i wtedy możesz sobie tutaj dodać jakiś dżemik, jakiś serek waniliowy, cokolwiek. Ja właśnie zaraz tak zamierzam uczynić. Jak już go przygotowałem, to już go zjem, nie? Ale jeżeli na przykład idziesz do szkoły, idziesz do roboty i chcesz powiedzmy za 2-3 godziny zjeść go nawet zamiast obiadu tak naprawdę, taki powiedzmy wegetariański obiad, można powiedzieć na słodko, czy po prostu jako posiłek, polecam w ogóle do tego kawkę oczywiście, zawsze. I wtedy to jest zajebiste w nim to, że możesz go wziąć do jakiegoś pudełeczka na żywność, i nic się z nim nie stanie i nawet jak będzie zimny, to dalej będzie smakował petardycznie. Sami sprawdźcie i zobaczcie. No i widzisz, masz teraz taki placek w plecaku na przykład i nie musisz iść do bistro kupić jakiejś śmieciarskiej zapiekanki, hot-doga czy czegokolwiek innego, tylko jesz zajebiście zdrowo i tak, żeby mieć pełnomocy. I oczywiście, ja też lubię sobie wpierdzielić czasem jakieś chamstwo, jak jestem gdzieś w trasie, wzerzeć jakiegoś hot-doga nawet, po którym się czuję fatalnie de facto, ale to ma być raz na jakiś czas, dosłownie no bardzo rzadko kiedy, ale rutyną ma być to, żeby jeść po prostu zdrowo. Jeżeli chcesz się czuć dobrze na treningu, jeżeli chcesz się czuć dobrze w życiu, no to trzeba jeść zdrowo, bo inaczej się nie da. A jeżeli jesteś gościem, który chodzi do roboty, no to też zarąbiście, że teraz na przykład pójdziesz do pracy, będziesz się dobrze czuł, wrócisz z tej roboty wkurwiony, że korek i tak dalej, nie masz czasu na trening, no i wtedy odsyłam do playlisty Task Drill, bo tam właśnie pokazuję Wam treningi, które w 30 minut jesteście w stanie zrobić w każdym miejscu, w domu, gdziekolwiek, nie trzeba jechać, nie wiadomo gdzie. Tak więc mam nadzieję, że do zobaczenia później tam. A teraz dzięki Wam za wszystkie polubienia, dzięki Wam za komentarze, Borys działaj dalej, możecie pisać, wtedy będę działał po prostu dalej, no i oczywiście zostawiajcie subskrypcję. Siemano!